Szczęście Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Obchodzimy dziś 34. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Z tej okazji w Szczecinie przed główną bramą Stoczni Szczecińskiej odbędą się uroczystości rocznicowe. W południe uczestnikom podpisania porozumień sierpniowych hołd złożą m.in. pracownicy szczecińskich przedsiębiorstw, przedstawiciele związków zawodowych i stowarzyszeń kombatanckich. Zgromadzeni odmówią modlitwę Anioł Pański. Przed tablicą upamiętniającą poległych w grudniu 70. roku zostaną złożone kwiaty i wieńce. Wcześniej na Placu Solidarności zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem Anioła Wolności. Otwarta zostanie wystawa rysunków satyrycznych nieżyjącego już szczecińskiego rysownika satyryka Arkadiusza Gasparskiego pod tytułem Przełomy Gasparskiego. Wieczorem w szczecińskiej katedrze w intencji ludzi pracy zostanie odprawiona msza święta. 30 sierpnia 1980 roku podpisano porozumienia szczecińskie, kończące strajk 1980 roku na Pomorzu Zachodnim. Były to pierwsze z zawartych porozumień pomiędzy strajkującymi robotnikami a rządem. Kolejne podpisano następnego dnia w Gdańsku. Porozumienia sierpniowe doprowadziły do powstania NSZZ Solidarność, pierwszej w krajach komunistycznych niezależnej od władzy legalnej organizacji związkowej i stały się początkiem przemian ustrojowych. W Gdańsku rozpoczęły się dwudniowe uroczystości związane z otwarciem Europejskiego Centrum Solidarności. Zarówno ceremonia otwarcia, jak i cały zamysł ECS pozostają w ogniu krytyki wielu środowisk. Podczas ceremonii otwarcia Europejskiego Centrum Solidarności zabraknie czołowych twórców Solidarności. W bardzo wąskim gronie zaproszonych osób znalazł się Tomasz Moszczak, były wiceprzewodniczący Prezydium Komisji Zakładowej Stoczni Gdańskiej, więzień polityczny, działacz Tajnej Komisji Zakładowej Stoczni Gdańskiej. Jest on zbulwersowany formą zaproszenia, do którego dołączono specjalną ankietę, w której uczestnik otwarcia ECS zobowiązany jest do wyboru, czy chce zwiedzać centrum osobiście z przewodnikiem, bądź obejrzeć film o Aramie Rybickim. Według Tomasza Moszczaka ECS to instytucja na zamówienie polityczne, które nie współpracuje z działaczami Solidarności tamtych lat. Spycha się nas do roli turystów, akcentuje jeden z twórców Solidarności. My powinniśmy tam się znaleźć jako goście honorowi, bo to powinno być nasze centrum dla nas i dla wszystkich tych, którzy tą Solidarność tworzyli, a jest to centrum dla działaczy politycznych, którzy ustawiają historię i politykę pod siebie. To po prostu tworzą tam stanowiska dla siebie, swoich znajomych, żeby z tego dobrze żyć. Podobnego zdania jest Krzysztof Wyszkowski, współzałożyciel Solidarności. Jego zdaniem Europejskie Centrum Solidarności to sprawa dla prokuratora, a nie dla polskich patriotów. Stwierdza on, że w sprawie ECS doszło do potwornych nadużyć. To jest maszynka do przerabiania setek milionów złotych, no i oczywiście do propagandy Platformy Obywatelskiej. W skrócie mówiąc, to tak trochę pachołek niemiecki rządzi Polską, a jego pachołek, niemiecki obywatel, rządzi pamięcią Solidarności. Jak mówię, wszystko za bardzo grube pieniądze i znieprawiając, fałszując prawdę. No to zupełny skandal i udział w tym, uważam, jest zaprzeczeniem jakiegoś minimalnego szacunku do wysiłku, który wtedy społeczeństwo polskie podjęło. Do tego Europejskie Centrum Solidarności jest tworem bez solidarności w środku. ECS i Solidarność to tak naprawdę dwa różne światy. ECS powstawał wiele lat temu w zupełnie innej konfiguracji politycznej, a dzisiaj sytuację mamy taką, że z pobudek politycznych obecnej opcji rządzącej Solidarność nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie ECS-u, nie ma wpływu na żadne kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania tej instytucji, a więc dopóki to się nie zmieni, Solidarność nie będzie brała udziału w takim przedsięwzięciu jak Europejskie Centrum Solidarności. Jednak na tego typu możliwość nie można chyba liczyć. Propozycja współpracy działaczy Solidarności oraz stowarzyszeń kombatanckich z ECS pozostaje bez odpowiedzi od 2 lat. Pracuje paru, muszę powiedzieć, młodych historyków, zdolnych historyków, którzy wręcz chcieliby z nami współpracować, kontaktują się z nami na gruncie, że tak powiem, prywatnym, ale całe kierownictwo jest uwarunkowane politycznie. Pieniądze są uwarunkowane politycznie, pieniądze na wszystkie rodzaje uroczystości otrzymuje z budżetu państwa ECS.
nie wspomaga się Solidarności. Traktując ją jako wyrzut sumienia. Przyjęto taką tezę, którą w różnych kręgach politycznych się lansuje, że była pierwsza Solidarność, ta prawdziwa, a dzisiaj jest jakiś twór, który zawłaszcza sobie prawo do Solidarności i nie powinien dzisiaj istnieć. Wielu polityków to wielokrotnie powtarza, a dzieje się tak dlatego, że wielu z nich wywodzi się z Solidarności, sprzeniewierzyli się ideałom związku, działają na szkodę społeczeństwa, na szkodę pracowników i ta Solidarność jest dla nich wyrzutem sumienia. Jednak słów krytyki i oburzenia nie szczędzą tylko i wyłącznie twórcy Solidarności. Pordzewiała, przepraszam, kupa złomu postawiona tutaj obok stoczni, mająca przypominać stocznię właśnie, jeśli jest alegorią, to właśnie tego, czym w sercach obecnie rządzących jest już Solidarność. Zapomnianą, zaniedbaną konstrukcją, która porzuconą przez ludzi. Oglądałam to nie wewnątrz, bo na pewno tam nie wejdę, wstydzę się tego. I wstydzę się naszej władzy gdańskiej, że na takie coś po prostu pozwoliła. Te pieniądze mogły być przeznaczone w ogóle na coś innego. Stocznie poupadały, a tak jak już powiedział pan przewodniczący Ślanek, że to jest kupa złomu. I ja powtórzę to samo, to jest kupa złomu. Wstyd mi, że w Gdańsku takie coś powstało. Nie popieram tego projektu, a to z tego powodu, że zamiast tego muzeum powinna być stocznia, która powinna zatrudniać pracowników i powinna produkować statki. Podobno góry są obrazem Boga, więc podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem nie mogło zabraknąć akcentu duchowego. Uczestnicy spotkali się w sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach, aby wspólnie modlić się o pokój na świecie. To stała część programu towarzysząca od początku temu festiwalowi organizowanemu od 1986 roku. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich odbywa się co roku w Zakopanem. Oprócz licznych koncertów, tańców, pieśni i prezentacji kultury poszczególnych krajów ziem górskich, nie brakuje również wspólnej modlitwy. U stóp Matki Bożej Fatimskiej w sanktuarium na Krzeptówkach spotkano się, aby mimo barier językowych i różnych wyznań w świat popłynęła wspólna modlitwa o pokój. Stajecie tutaj wraz z swoim folklorem, ze swoimi korzeniami, ze swoją taką tożsamością, którą przywozicie i przynosicie tutaj do domu Matki, do tej świątyni, by chociaż na chwilkę razem, kiedy jesteśmy, także się pomodlić, także wznieść nasze serca tą radością, że po pierwsze jesteśmy tutaj razem. To także taka chwila, gdzie modlitwa nas jednoczy, gdzie jednoczy nas Bóg, jakby na Niego nie patrzeć. To On jednoczy nas razem, byśmy chociaż przez chwilę pomyśleli o tych, którym potrzebny jest pokój. Pokój serca, pokój także ten społeczny, pokój międzynarodowy. Modlitwa o pokój to nieodłączny element góralskiego festiwalu, który w tym roku wybrzmiał ze zdwojoną siłą. Nasz festiwal organizowany jest w dosyć takim trudnym czasie, bo przecież wiemy, że w różnych miejscach trwają konflikty zbrojne. I kiedyś jadąc właśnie tutaj na próbę, tak się zastanawiałam. Z jednej strony giną ludzie, a my spotykamy się tutaj, śpiewamy, tańczymy. Ale potem pomyślałam, że jest to też takie przesłanie dla świata, że przecież tą odrębność narodową, patriotyzm można zamanifestować poprzez kulturę, być dla siebie w tej swojej odrębności. Górale podkreślają, że święty Jan Paweł II był papieżem pokoju i miłości. Niósł je na cały świat, więc podczas wspólnej modlitwy nie mogło zabraknąć pieśni, którą tak bardzo ukochał. Nie zabrakło również wspólnej modlitwy różańcowej, odmówionej w różnych językach. Radujcie Diego, raduj się, Błagodatna Mario. Gospod jest z Tobą.
Blagosławena si ti među ženama i blagosławen je plod utrobe Twoje, jer si rodila spasitelja duše naših. Amen. Wśród uczestników spotkania modlitewnego był obecny kapelan Związku Podhalan. Przy dzisiejszym niespokojnym świecie, gdy potwierdzają się słowa piosenki religijnej, ciągły niepokój na świecie, wojny i wojny bez końca, bo ciągły niepokój w człowieku, ucieczka w hałas i zamęt. Tego zamętu nie brakuje. Ten papież słowiański, którego wyprorokował Juliusz Słowacki, mówiąc, on rozda miłość, jak dziś mocarze rozdają broń. On widział piękno w góralskich strojach, w góralskiej naturze, w górach. Na zakończenie nie obyło się bez radosnych tańców i śpiewów w wykonaniu uczestników festiwalu. Paradnie na placu przed sanktuarium zaprezentowały się zespoły z Polski, Hiszpanii, Francji, Czarnogóry, Rumunii, a także egzotycznego Peru. I teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia tuż po modlitwie Anioł Pański. Czekam na Państwa. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Julita Mirecka. Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i zapraszam na prognozę pogody. Od Morza Północnego przez środkową Europę po Morze Śródziemne rozciągają się układy niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Pozostała część kontynentu znajduje się pod wpływem pola podwyższonego ciśnienia. Warunki pogody nad Polską będzie kształtować niż, a przez obszar naszego kraju wolno będą przemieszczać się fronty atmosferyczne. Zacznie napływać wilgotna masa powietrza. Pogodnie i ciepło dziś na południu. Termometry wskażą tutaj około 31-32 stopni. Więcej chmur z opadami możliwych na północy. Tutaj też chłodniej. W Londynie 20 stopni Celsjusza, a w Moskwie jeszcze mniej, zaledwie 16 kresek powyżej zera. A jaka pogoda czeka nas dziś w Polsce? Otóż przed południem na zachodzie i w pasie od Mazur przez Podlasie po Polesie dużo chmur z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze przejaśnienia. Po południu chmury z opadami mogą wystąpić na przeważającym obszarze kraju. Więcej słońca będzie natomiast w centrum, a także na południowym wschodzie. W najcieplejszym okresie dnia termometry wskażą od 19-20 stopni Celsjusza na Podlasiu, a także na wybrzeżu, do 22-24 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany przeważnie z zachodu. Barometry w stolicy wskażą około 1016 hektopaskali i ciśnienie będzie spadać. A już teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam. Przed południem na zachodzie i w centrum pochmurno i deszczowo. Na wschodzie spodziewane są niewielkie przejaśnienia. Po południu już w całym kraju dużo chmur i mokro. Na wschodzie i zachodzie możliwe lokalne burze. Termometry wskażą maksymalnie od 19 stopni na zachodzie, około 21 w środkowych regionach, do 22 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany ze zmiennych kierunków. Barometry w Warszawie wskażą około 1013 hektopaskali i ciśnienie będzie rosło.
Kolejna prognoza pogody tuż po serwisie informacyjnym o godzinie 12. Wszystkich Państwa zapraszam i do zobaczenia.